Kolejna minuta popołudnia z telewizją w Polsce.pl. Ze mną w studiu Aleksander Majewski w Polityce.pl, wydawca, dzisiejszy szef portalu. No właśnie, co się na portalu czyta najbardziej? Mamy przede wszystkim relacje z wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w Jachrance. Tym żyje internet, tym żyje opinia publiczna. Wszyscy dywagują na temat przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, przemówienia oczekiwanego, bo przypomnijmy, że już wcześniej pojawił się komunikat dotyczący tego wystąpienia. Emocje w pewnym momencie sięgały zenitu, ale jak to było na koniec? No, mam wrażenie, że niektórzy internauci odczuwają pewien niedosyt. Pojawiają się różne opinie co do tego przemówienia. Na pewno Jarosław Kaczyński znów udowodnił, że ma dobry słuch społeczny. Pojawiały się takie opinie, patrzcie, PiS ma swoje afery. Tyle mówiliście o aferach Platformy, a tymczasem Prawo i Sprawiedliwość ma swoje afery, jest KNF i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Jarosław Kaczyński, zdaje się, dobrze odczytał te pogłoski, które się pojawiają, te opinie, i po prostu odpowiedział na nie. Mówił o aferze VAT-owskiej, podkreślał, że jest to afera okresu rządów Donalda Tuska. Postać byłego premiera została wyraźnie wskazana. Zwraca uwagę, że tu nie ma tak naprawdę symetrii. Nie należy identyfikować rządzących obecnych z poprzednikami. I myślę, że to jest ten najważniejszy punkt jego przemówienia. No i powiedział, PiS to nie jest to samo, co Platforma Obywatelska. Wielokrotnie to powtarzał. A my, drodzy państwo, przypomnimy fragment wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS z Jachranki. Można zadać pytanie, czy te warunki są dzisiaj spełnione? Odpowiedź nie jest prosta. My idziemy w kierunku spełnienia tych warunków, ale one dzisiaj jeszcze spełnione nie są. Trzeba wiele uczynić w różnych dziedzinach, w odniesieniu do państwa, w odniesieniu do różnych instytucji, także w odniesieniu do innych spraw, o których tutaj wspomniałem. Musimy budować polski kapitał, musimy zachęcać do oszczędności. Musimy, krótko mówiąc, tworzyć liczne przesłanki tego, by ten cel był realizowany. Ale to, co jest po drodze, co jest warunkiem tego, by ten proces, który rozpoczęliśmy, i to rozpoczęliśmy energicznie i skutecznie, trwał, jest zwycięstwo wyborcze, zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, naszych sojuszników i nas. Cel to zwycięstwo, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rzeczywiście przypominał, no właśnie, komu on przypominał, komu, do kogo kierował to przemówienie? Czy bardziej do wyborców, do elektoratu, czy do swoich partyjnych kolegów, do ministrów? Czy było takie, twoim zdaniem, wrażenie, że pokiwał trochę palcem? Uważajcie, te afery, o których mówiło się za czasów PO, mogą wydarzyć się także u nas, musimy uważać. No, część już komentatorów, którzy bardzo uważają, śledzili przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, zwraca uwagę, że może coś nie tak dzieje się w obozie rządzącym, coś nie tak dzieje się w partii PiS, skoro jej prezes decyduje się na tak wyraźne rozróżnienie między obecnymi rządzącymi a poprzednimi. Być może jest tak, jak mówisz właśnie, czyli pogrożenie palcem jednym, no a z drugiej strony uspokojenie wyborców. Przyznam szczerze, powiem to państwu, przed chwilą mówiłem do Edyty, że o, minister Brudziński już tam tweetuje. I rzeczywiście widać było telefon na kolanach, podejrzewam, że to już było pilne śledzenie, co się dzieje w mediach społecznościowych. I widać wyraźnie na przykładzie Jarosława Kaczyńskiego, który raczej osobiście na Twittera nie zerka, że olbrzymia część jego współpracowników Twittera, Facebooka śledzi. I myślę, że dużo z tego trafia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który myślę, że częściowo odnosi się właśnie do tych obaw, które są serwowane na Twitterze. Bo oczywiście można mówić o jakichś botach, trollach i tak dalej, konkurencji, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że często użytkownicy Twittera, może i anonimowe konta, ale konta, które mają jakiś wpływ na użytkowników, ci ludzie, ci internauci, wcześniej byli, można powiedzieć, w pierwszym szeregu promowania wartości bliskich PiS.
PiS, lansowania tej partii w wyborach, a teraz nagle widać jakiś sceptycyzm. Różne zawahania rządu sprawiły, że ci ludzie również wyrażali swoje wątpliwości. Podejrzewam, że jest akcja, jest reakcja i mamy właśnie przemówienie prezesa. Ale to też widać na przykładzie innych wydarzeń, mianowicie na przykład zapowiedź podwyżki VAT-u na leki dla zwierząt. Reakcja internautów rzeczywiście była natychmiastowa, od razu były memy, od razu był krzyk, że przecież ludzie najbardziej ubodzy przestaną w ogóle leczyć swoje zwierzęta, co jest bardzo ryzykowne, no grozi nawet rozwojem tych chorób wśród zwierząt, epidemią. Prawo i Sprawiedliwość zareagowało, wycofało się z tej podwyżki. I tak jest także z innymi pomysłami. Jest ten rzeczywiście posłuch głosu ludu, ale pytanie też, na ile siła internetu nadal oddziaływuje na rządzących. Czy rzeczywiście da się internetem wygrywać wybory, czy rządzić internetem? No, przykład nie tylko Polski pokazuje, że media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę. Wystarczy porównać kampanię prezydencką w 2010 roku i tę z 2015. No, różnica jest kolosalna. Niby już wtedy był w Polsce powszechny internet, ale mimo wszystko wzrosła znacząco siła mediów społecznościowych. Ja myślę, że to właśnie aktywność internautów w znacznym stopniu przyczyniła się do sukcesu, dobrej zmiany, do zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy, a później Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Więc ja myślę, że ta siła będzie cały czas dzisiaj wzrastać. Dzisiaj ten prawy Twitter gdzieś tam się podzielił, jak zauważyłeś. Tak, tak, podzielił się, więc trzeba właśnie odnosić się, odpowiadać na te zawirowania, na te negatywne echa i trzeba być bardzo elastycznym. Ja myślę, że w wielu sprawach, nie tylko w sprawie podwyższenia VAT-u na leki dla zwierząt, ten głos jest słyszalny i będzie słyszalny, więc to jest też taki sygnał dla internautów, że może warto się mobilizować, warto zwracać uwagę na trapiące potrzeby. Niekiedy to właśnie media społecznościowe mają jeszcze większą moc oddziaływania niż tradycyjne media. Zresztą przyznajmy uczciwie, że często dla dziennikarzy może się z tym zgadzać lub nie, ale to właśnie media społecznościowe są wyznacznikiem, który wskazuje nam kierunki, w jakim mamy podążać. To jest taki kompas dla dziennikarzy. No, też taka dobra metoda na rozpropagowanie siebie. Wielu dziennikarzy z tego korzysta, buduje swój wizerunek w internecie rzeczywiście i ma posłuch, ma poklask, też się tym pewnie cieszy niejednokrotnie. Pytanie jeszcze o to, co mogło paść na tym wewnętrznym spotkaniu, o czym mógł mówić Jarosław Kaczyński, bo zaznaczył, że to wystąpienie było tylko ogółem, preludium, a reszta spraw bardziej szczegółowo zostanie poruszona już wewnątrz partii. Tak, my jako dziennikarze już staramy się nadstawiać uszu, żeby coś usłyszeć odnośnie tych wewnętrznych rozmów, wewnętrznych narad. Czy możemy spodziewać się rachunku sumienia partii rządzącej, obozu rządzącego? Być może. No to pamiętajmy o tym, że jednak pojawiają się różne niepokojące sygnały i może warto dokonać jakiegoś wewnętrznego przeglądu. Ja myślę, że zarówno prezes partii rządzącej, jak i kluczowe osoby w samym rządzie, w Radzie Ministrów, zdają sobie z tego sprawę i teraz na jakiś czas takiego audytu warto dokonywać, tym bardziej jak słyszeliśmy, ten cel, jakim są wybory przyszłoroczne, to nie jest coś pewnego, coś, co jeszcze może kilka miesięcy temu wydawało się czymś oczywistym, bo przecież nie ma opozycji, opozycja jest podzielona. Nie, nie, tu jest to, o czym wspomniałaś, pogrożenie palcem, a pamiętajmy, że okoliczności raczej powinny rządzącym sprzyjać. Mamy przecież kłótnie po stronie totalnej opozycji, tak ostrych wojen, dyskusji chyba jeszcze nie było, a mimo to Jarosław Kaczyński przestrzega, wskazuje, mówi o, podkreśla różne podstawowe kwestie, które wydawało się jeszcze do niedawna były oczywistościami. Czy ten audyt będzie skutkował rekonstrukcją rządu? No, słyszeliśmy zapewnienia ze strony rządzących, że o żadnej rekonstrukcji nie może być mowy, przynajmniej mówiło się o pewnej dacie, że przed wakacjami nie ma takiej dyskusji, no ale wiemy, jak to wygląda w praktyce. No, czy będzie, nie chciałbym tutaj dywagować, ale na pewno jest potrzebny ekipie rządzącej jakiś wyraźny sygnał, jakieś przetasowanie, może nie w samym Radzie Ministrów, kto wie, zobaczymy. Ciekawe także, czy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy poruszany jest temat Koalicji Obywatelskiej, no i nowych członków tejże Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Już tu w tym studiu Tomasz Rzymkowski żartował z tej nazwy, mówiąc poko. Inni parlamentarzyści w Sejmie żartowali, że jeżeli dołączy do tego jeszcze teraz, no to będzie pokot. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o opozycję? Jakie są komentarze w internecie też? Oj,
Oj, to nie jest dobry czas dla Nowoczesnej, to nie jest dobry czas dla Katarzyny Lubnauer, natomiast Grzegorz Schetyna może prezentować swój piękny, śnieżno-biały uśmiech w geście triumfu. Oczywiście pojawiają się komentarze, że ta cała zawierucha sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, ale ja myślę, że jednak Grzegorz Schetyna może w tym przypadku czuć się zwycięzcą. Tylko pytanie, czy to w dalszej perspektywie przysporzy mu takiej mocy, na jaką liczy, bo warto zwrócić uwagę, że już mniejsze ugrupowania, chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe, patrzy z coraz większą dozą nieufności na poczytania Platformy Obywatelskiej. Na portalu w polityce.pl można przeczytać wywiad z posłem stronnictwa, z Eugeniuszem Kłopotkiem, no, który dość wyraźnie tutaj mówi, podkreśla autonomię, czy też wręcz odrębność Polskiego Stronnictwa Ludowego i trudno się dziwić. Po tym, co spotkało Nowoczesną, trudno oczekiwać, że mniejsze formacje będą skore do współpracy z Platformą Obywatelską, bo naprawdę Grzegorz Schetyna zaprezentował się jako polityczny brutal, który nie liczy się z niczym, nie liczy się z nikim, nawet ze stosunkowo bliskimi współpracownikami. Pamiętajmy o tym, że współpraca między Platformą Obywatelską a Nowoczesną była prezentowana jako relacja kwitnąca, że wszystko miało być jak należy, wszystko miało być pięknie, wspaniale. Zdradził Katarzynę Lubnauer z Kamilą Gasiuk-Pihowicz? Oj, tak to zabrzmiało, właśnie jak scenariusz programu Paradokumentu zdrady, gdzie tam wszyscy na koniec spotykają się w jednym miejscu i widzą, co tam się stało i co tam się stało, co to za trudne sprawy są. No rzeczywiście, doszło tam do niezłej awantury, ale skoro wspomniałaś o Katarzynie Lubnauer, to warto wspomnieć, że również sama zainteresowana, czyli Katarzyna Lubnauer, bardzo chętnie pozowała do zdjęcia z Kamilą Gasiuk-Pihowicz. To było raptem miesiąc temu. Mówiło się, że wszystko kwitnie, wszystko jest wspaniale, razem przeciwko złemu PiS-owi, no a tymczasem okazuje się, że muszą się zbierać, miesiąc, żeby konfrontować czasu z własnym środowiskiem. No kobieta właśnie zmienną jest. Niestety, ale to prawda. Kamila Gasiuk-Pihowicz zatem wygrała? No, myślę, że uzyskała trochę spokoju, bo pamiętajmy, że nad Nowoczesną ciążą tarapaty finansowe, a jeżeli nad Nowoczesną, to nad mężem Kamili Gasiuk-Pihowicz, a jeżeli mężem Kamili Gasiuk-Pihowicz, to być może również nad samą zainteresowaną. I co w tej sytuacji? Ja nie chciałbym tutaj przesądzać, co stało za decyzją Kamili Gasiuk-Pihowicz, bo nie chciałbym krzywdzić tutaj biednej kobiety, twierdzić, że nie stoją za jej czynami kwestie typowo ideowe, żarliwość ideologiczna i tak dalej, i tak dalej. No ale pamiętajmy o tych problemach, a myślę, że one jakoś ciążą i zresztą nie tylko przebrzydłe prawicowe pisowskie redakcje o tym donoszą, ale chociażby Radio RMF wczoraj podawało zaskakujące fakty dotyczące sprawozdania finansowego Nowoczesnej. Słyszeliśmy o przyjmowaniu wpłat od nieuprawnionych organów, od spółek, od obywatela Niemiec, od osoby mieszkającej w Niemczech na stałe. Mm-hmm. I słyszeliśmy również o przyjęciu opłaty środków od osoby uznanej za zmarłą. Więc o właśnie, to jest bardzo ciekawe, sytuacja. Ale ciekawe też, kto te wszystkie długi Nowoczesnej spłaci. No, Tomasz Rzymkowski mówi Skarb Państwa i nie wskazują na męża pani Kamili Gasiuk-Pihowicz. Ona sama mówi, że na własny rachunek pracowała w polityce, a jej mąż na swój. Tak, tak. No i teraz wszystko jest jasne. Pani Kamila już raczej jest na dobre jedną i drugą nogą w Platformie Obywatelskiej. A myślę, że za błędy, za zabawę w politykę Nowoczesnej zapłacimy my wszyscy. Zapłacisz ty, zapłacę ja, zapłacą państwo. Wszyscy niestety za to zapłacimy i tak to wygląda. Kwestia odpowiedzialności w rodzimej polityce. A zapłaci także Jerzy Urban, dowiadujemy się z portalu w polityce.pl. Ale zauważyłem uśmiech na twojej twarzy, gdy przeczytałaś tę informację. No, nie da się ukryć. Koniec bezkarności, pytamy na portalu. Jerzy Urban musi zapłacić 120 tysięcy złotych grzywny za karykaturę Chrystusa w tygodniku Nie. A podejrzewam, że nie zrobi to większego wrażenia na Jerzym Urbanie, który jest człowiekiem bogatym. Sam przyznaje, że jego gazeta nie generuje obecnie żadnych zysków. Tak naprawdę sam musi do niej dokładać. Inaczej było jeszcze powiedzmy 20 kilka lat temu, kiedy nie było rzeczywiście dochodowym biznesem, bo to była gazeta, która nie tylko chodzi o to, że prezentowała jakieś obrzydliwe treści, które były nie do zniesienia dla ludzi o konserwatywnej, katolickiej wrażliwości, ale łamała tabu językowe. W zupełnie odmienny, rewolucyjny sposób prezentowała treści. Ja pomijam tutaj ocenę, ale była niewątpliwie czymś nowym na rodzimym rynku wydawniczym i wówczas rzeczywiście no, sięgały po nią tysiące, setki tysięcy czytelników. Teraz no, to jest znacznie
znacznie mniejsza grupa odbiorców. Karykatura Chrystusa Króla, rzecz haniebna, sprawiedliwości stało się zadość, usprawiedliwiając swój uśmiech, kiedy czytałam te informacje. Więcej informacji na portalu w polityce.pl przed państwem można zaglądać, czytać, dowiadywać się, bo tylko u nas też informacja skandaliczna, postawa Związku Banków Polskich, prezes tegoż, opowiedzieli się po jednej stronie, przepraszam, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu mówi, opowiedzieli się po jednej stronie sporu. Chcą oni, mianowicie, czyli Związek Banków Polskich, aby wypuścić z aresztu Andrzeja J., byłego szefa KNF-u. No, zaskakujące stanowisko, ale czy zaskakujące, tak powiedziałem, rzuciłem taki medialny frazes, można powiedzieć, tabloidowy. Ale czy jesteśmy zaskoczeni specjalnie? Bo we wszystkich sprawach związanych czy z instrumentami nadzoru finansowego, z bankowością, raczej zawsze mogliśmy wiedzieć, kto po której stronie stoi. Ja myślę, że ta informacja tylko potwierdza pewne przypuszczenia, pewne kwestie, które gdzieś tam przewijały się w publicystyce, również w tweetach użytkowników, którzy zwracali uwagę, gdzie był nadzór finansowy w pewnym momencie w Polsce, jak to działało, jak funkcjonowało i wreszcie po czyjej stronie stawano w przypadku, kiedy naprawdę ludzie doświadczali olbrzymich krzywd. Aleksander Majewski w polityce.pl, który dla państwa sprawdza, co się dzieje, przekazuje natychmiast te informacje na portal. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę wracamy i za chwilę więcej najważniejszych informacji z najbliższych godzin. Między innymi przypomnijmy raz jeszcze przemówienie Jarosława Kaczyńskiego z Jachranki.